Ja, witajcie w mojej jaskini. Dzisiaj na rowerowo, jak widzicie. Dzisiaj, ponieważ korzystamy z dobrej pogody, przejedziemy się na wycieczkę rowerową, tak zwanym szlakiem pamięci. Zaczynamy tutaj, czyli przy tablicy kończącej Lusówko. To jest droga do Lusówka, a my będziemy jechali w tamtą stronę, czyli tamtą drogą się udamy. To jest droga na Więckowice. No to co? Zaczynamy. Szlak pamięci, czyli to będą takie miejsca w lasach zakrzewskich poświęcone pamięci ludzi zamordowanych w czasie II wojny światowej. Wiem, temat ciężki, temat trudny, temat może nie do końca na wycieczkę, ale o takich miejscach też trzeba pamiętać i też trzeba wiedzieć, że istnieją, a przy okazji wiąże się z tym po prostu fajna wycieczka rowerowa, którą można sobie odbyć, nie wiem, zobaczymy w ile czasu. Ile to potrwa, ile to będzie kilometrów, ale to jest wycieczka na jeden rower z jednym bidonem, także wielkich tutaj, wielkich mecy nie trzeba odstawiać. Jedziemy. Ok, jesteśmy przy pierwszym punkcie, tak zwanym punkcie nawigacyjnym, czyli przy stacji Orlen, na przedmieściach Więckowic. Możecie sobie zobaczyć, jeśli będziecie odtwarzać ten film za 10 lub więcej lat, to możecie sobie zobaczyć, po ile chodziła benzyna i diesel. Przyjechaliśmy stamtąd, czyli z Lusówka, a będziemy teraz jechać, w ogóle jest taka bardzo ruchliwa trasa Poznań Nowy Tomyśl, przecina tą naszą trasę rowerową, a my teraz będziemy jechać w tamtą stronę, czyli dalej w kierunku Więckowic i później skręcimy sobie w pole. Ale zanim skręcimy sobie w pole, to jeszcze mam dla Was jeden ciekawy punkt, który warto zwiedzić, zobaczyć, jeśli już będziecie przez Więckowice przejeżdżać. Jeden bardzo ciekawy, jeden taki relaksujący, odpoczynkowy. Dobra, walimy dalej. Dobra, jesteśmy w Więckowicach oficjalnie. I tutaj zatrzymałem się na chwilę, bo z drogi, jak będziecie jechać na rowerze z Lusówka do Więckowic, będzie ta kapliczka. I za tą kapliczką kryje się bardzo fajna rzecz, taki opuszczony, trochę zaniedbany, taki trochę w klimacie post-apo, pałac taki, no pałac jakiejś rodziny szlacheckiej, który można sobie spokojnie, znaczy na teren parku można sobie wchodzić, co prawda do samego pałacu nie wejdziecie, ale można sobie to zobaczyć. Warto, jeżeli ktoś nigdy tutaj nie był, to polecam. Spróbuję Wam to pokazać jadąc tutaj, teraz będziemy jechać dalej w kierunku do Piewa. I spróbuję Wam to pokazać po prostu kręcąc z roweru. Mam nadzieję, że było widać. Pałac jest całkiem sympatyczny. Tutaj zaraz będziemy mieli takie miejsce postojowe i tam będzie opisane dokładnie jakaś historia związana z tym pałacem. W ogóle widzę, że jest bardzo duży ruch, ale to pewnie dlatego, że wchodzimy w taką erę korkową, w porę korkową, także teraz się zatrzymamy przy tym punkcie odpoczynkowym. Okej, nadal jesteśmy w Więckowicach. Tutaj jak jestem jak elektryk wysokich napięć, ja dopiero zacząłem tą trasę, ale jeżeli ktoś jedzie, nie wiem, z Poznania i już ma w nogach parę kilometrów, to może sobie tutaj w Więckowicach spokojnie przez chwilę usiąść, są ławeczki, jest jeziorko, nawet jest mini plac zabaw. Poczekajcie, spróbuję Wam to inaczej pokazać. Proszę, jest ładnie zagospodarowany teren, można sobie siedzieć na ławeczce, tam taki kącik historyczny o powstaniu wielkopolskim, a tutaj jakby ktoś był głodny wiedzy, może sobie poczytać tutaj o lokalną historię. I tu jest właśnie pokazany ten pałac, który Wam przed chwilą pokazywałem, tutaj jego historia, bardzo ciekawe, można się zapoznać. My jedziemy dalej, teraz będziemy skręcać już w pole. Ok,
to jest droga, którą przyjechaliśmy tutaj. Tam w oddali jeszcze widać fragment tego placu, gdzie mogliśmy sobie odpocząć, i tych tablic informacyjnych o Więckowicach. I tutaj, jak widzicie, jest skrzyżowanie. I tutaj przy kapliczce świętego Józefa można skręcić, jadąc od strony Lusówka, można skręcić w lewo. Jest taka droga, która się szybko kończy. Asfalt, a dalej jest już droga polna. Tu przy tych blokach generalnie. I sobie dalej jedziemy przez pole. Jak na razie od tablicy mamy przejechane nieco ponad 2,5 km. Także sami widzicie 2,5 km, a ile już atrakcji mogliśmy spotkać. Dobra, my jedziemy w stronę lasu. Bo ta droga prowadzi w stronę lasów. Lasów Zakrzewskich, tak to się nazywa. No, wreszcie jesteśmy w polu. I wreszcie zamiast huku ciągników, hałasu samochodów, słyszymy wreszcie śpiew ptaków. Mam nadzieję, że wy też go słyszycie. No i cóż, mniej więcej taka droga będzie nam towarzyszyć przez kilka najbliższych kilometrów. Przyjechaliśmy stamtąd. Tam są, byście tam jechali, to są Więckowice. A my jedziemy dalej tutaj. Tam za mną widać ta linia zielona na końcu horyzontu, to jest las. I do tego lasu wjedziemy. Przed tym lasem się jeszcze na chwilę zatrzymamy, bo tam jest taka tablica informacyjna, z której dowiemy się, gdzie są te poszczególne punkty, te poszczególne mogiły, miejsca pamięci, do których będziemy dzisiaj jechać. Jest ich bodajże 4, ale tego wszystkiego zaraz dowiemy się z tablicy. Jedzie się. Na szczęście pogoda dzisiaj dopisała. Myślałem, że będzie kaszana, ale w końcu się chmury rozwiały, więc stwierdziłem, robota zrobiona. Dzieci nie płaczą. Można się kawałek przejechać. Zatrzymałem się po prostu bez celu, żeby pokazać wam, jak tu jest ładnie. OK, jesteśmy na skraju lasu, tego, który wam pokazywałem jako tam cienką, zieloną linię. Przyjechaliśmy sobie tą drogą z kierunku Więckowice i będziemy dalej podążać w tą stronę. Droga jest bardzo fajna, co prawda jest to nie jest to droga asfaltowa, ani jakaś kostka, ale jest to droga gruntowa, ale twarda, nie ma żadnych piachów i coś, co warto obejrzeć, zanim się ruszy dalej, ponieważ my będziemy odwiedzać miejsca pamięci. Jest ta tablica, która pokazuje nam, gdzie one się dokładnie znajdują. Idziemy do tej tablicy. Proszę bardzo, oto ta tablica i ona pokazuje, gdzie my się znajdujemy. My jesteśmy w tej chwili tutaj. O, przepraszam. My jesteśmy tutaj. Pojedziemy sobie ulicą Dworską w Pokrzywnicy. Dojedziemy do pomnika studentów. Tutaj już byłem wielokrotnie, więc dokładnie wiem, jak tu dojechać, natomiast tych dalszych miejsc jeszcze nie odwiedzałem, więc dla mnie też to będzie pierwszy raz. Mniej więcej wiem, jak dojechać tutaj, a później no to trzeba będzie kombinować. Na szczęście mamy przy sobie telefon, GPS, więc w razie czego będziemy się ratować. No to co, jedziemy dalej. Jak na razie mamy przejechane 4,5 km w ciągu 14 minut, więc jak sami widzicie, nie jest to tempo, nie narzucam tempa kolarskiego, czy nawet górsko-kolarskiego. To jest normalne tempo spacerowe. Nie zdążyłem się jeszcze zasapać. Wody spróbowałem tylko raz z bidonu, także to jest naprawdę lajtowa wycieczka, którą mogę polecić po prostu wszystkim, nawet tak zwanym niedzielnym kolarzom, czy niedzielnym rowerzystom. No to my teraz jedziemy tamtą stronę. Tamtą stronę jedziemy, o, do Pokrzywnicy i do pierwszego miejsca pamięci, czyli do pomnika studentów.
od razu czuć, że zbliża się wiosna, ponieważ zauważam, że bardzo dużo much się pojawiło w lesie, a jeszcze kilka dni temu nie było ich w ogóle. Także zresztą to widać po drzewach, po roślinności, że już jest coraz bardziej zielono. Także witaj wiosno. No cóż, te muchy, trzeba będzie się z tym niestety liczyć, że będą utykać w zębach. No nic, pedałujemy dalej. Jakby ktoś się martwił, że się zgubi i nie dotrze do tych miejsc pamięci, to przy drodze stoją takie drogowskazy, które mam nadzieję będą nas kierować do poszczególnych pomników. Ten kieruje do... w ogóle jest kierunkowskazem na szlak pamięci, czyli prawdopodobnie będziemy szukać biało-czerwonych kresek na drzewach. Także w razie, gdyby ktoś chciał się... gdyby ktoś bał się, że się zgubi, to już mogę mu powiedzieć, cytując klasyka, i już pan mijasz się z prawdą, bo droga jest dobrze oznakowana. Dobra, przyjechaliśmy stamtąd, z Więckowic, i tą drogą będziemy się kierować dalej wzdłuż tej trasy aż do pierwszego pomnika pamięci. A tutaj, jakby ktoś był żądny wiedzy, to może sobie poczytać o takiej bardzo fajnej miejscówce, takim fajnym, nie wiem, pałacyku czy parku z bardzo fajnie odrestaurowanym dworkiem. Nie pokazuję go, bo może nie pokazuję go tak centralnie, bo może mieszkańcy by sobie tego nie życzyli, a tutaj i tak możecie sobie o nim poczytać. A my będziemy teraz jechać tam, gdzie skąd nadjeżdża ten pyrkający traktor. Dobra, zatrzymałem się tutaj, bo tu jest takie trochę newralgiczne miejsce, jeżeli chodzi o dalszą trasę. Na zasadzie, gdzie tu dalej jechać? Pamiętajcie. Jest krzyż, musicie to widzieć. I taka tablica informacyjna. To jak staniecie plecami do tej tablicy, to musicie się kierować tam, gdzie patrzą wasze oczy. Czyli w naszym przypadku będzie to ta dróżka. Taka najmniej wyglądająca na szeroko. Ta najwęższa, mówiąc krótko. A tutaj na tablicy widać, że jesteśmy tutaj. Byliśmy tutaj. Widać? Byliśmy tutaj. Teraz jesteśmy tutaj i jedziemy dalej. O, tam gdzie wjeżdża ten samochód. Tam będziemy musieli się kierować. Dobra. Po 6,5 kilometrach, no powiedzmy po 7, od tablicy Lusówko dojechaliśmy do pierwszego punktu, do pierwszej mogiły, do pierwszego miejsca pamięci. On tutaj jest, tam widać, o widzicie, to białe. Także to nie jest takie bardzo mocno widoczne z drogi, musicie wypatrywać po prostu tej tablicy, bo samo miejsce pamięci nie jest tu jakoś mocno oznakowane. Ja jak pierwszy raz jechałem, to po prostu przegapiłem. No to idziemy zobaczyć, obejdziemy dookoła, bo ono jest chyba takie najbardziej okazałe z tych wszystkich, które będziemy dzisiaj odwiedzać, więc warto dobrze je obejrzeć. No i tylko krótko dla tych, którzy interesują się trasą. Przyjechaliśmy stamtąd, a w dalszą drogę będziemy ruszać tam, jak tylko obejrzymy to pierwsze miejsce pamięci. Zapraszam. Tytułem krótkiego wprowadzenia, o co tu chodzi w tych miejscach pamięci. Otóż to są po prostu symboliczne mogiły ludzi, którzy zostali tutaj zabici w czasie wojny. A jak się okazało, na początku wojny, w 1939 roku, Niemcy zwozili tutaj Polaków. Różnych księży, robotników, kolejarzy, studentów, chłopów, ziemian. Zwozili do tych lasów i ich tu po prostu zabijali. Jako taką, nie wiem, chęć pozbycia się po prostu najbardziej inteligentnej części tego narodu, który tutaj mieszkał akurat, w tej części Wielkopolski. No i zakopywali ich w masowych grobach. A później, kiedy wojna zaczęła przechylać się na szale aliantów, to przyjeżdżali tutaj, żeby ich wykopywać, żeby te ciała wykopywać, palić w przenośnych krematoriach i w jakichś tam dołach, chcąc pozbyć się śladów. I rzeczywiście tak zatarli ślady, że w sumie do dzisiaj nie ustalono, ile osób tutaj zginęło. Ich tożsamość również nie została do końca potwierdzona. Dobra, obejrzymy sobie to dookoła. Obejdziemy sobie, bo to ma, ten pomnik ma dwie strony, jak się okazuje.
Tak, ogólnie to tutaj w tygodniu to pojedyncze osoby się spotyka. No oczywiście szczególnie jak jest ładna pogoda. Ale w weekendy to tutaj jest gęsto. W weekendy jest tu bardzo dużo rowerzystów, spacerowiczów, ludzi z dziećmi, z psami. Teraz słuchajcie, dojeżdżamy do takiego punktu, ja wam go pokażę z innej perspektywy. Dojeżdżamy do takiego punktu dość newralgicznego, gdzie łatwo go przegapić, bo tu jest główna droga. To jest w ogóle takie wielkie skrzyżowanie, główna droga. I de facto najkrótszą trasą kierujcie się znakami na drzewach. O. Nie jedziemy tutaj prosto, tylko musimy tu skręcić w tą taką boczną dróżkę, gdzie jak pokazuje znak na drzewie. I ten kawałek tutaj musimy przejechać. Te kilkaset metrów. Po to, żeby za chwilę od razu ostro skręcić w prawo do następnego miejsca pamięci. Tu niestety już nie jest to tak super odznakowane jak tam na początku. Także uzbrojcie się w jakąś mapkę chociażby, albo zróbcie zdjęcie tej tablicy. O, i tutaj, gdzie jest ta przecinka, musimy skręcić w prawo. I zobaczymy, jak daleko jechać. No ja już tu teraz też jestem pierwszy raz, także mam nadzieję, że wszystko się dobrze skończy, w sensie nie zabłądzę. A jednak udało się zgubić. Na szczęście spotkałem bardzo miłych Państwa z psami, którzy mi wytłumaczyli, jak mam jechać, żeby trafić do drugiego miejsca pamięci, bo inaczej to bym wyjechał chyba już do Piewcu. W każdym bądź razie po kilku minutach kluczenia zostałem naprowadzony na dobry trop, także jadę dalej. No i faktycznie dzięki wskazówkom spacerowiczów dotarłem do tego miejsca. Tutaj rzeczywiście dość słabo to jest oznakowane. Tablica, są jakieś ślady po tablicy, ale samej tablicy nie ma, więc musicie liczyć na nos i na moje jakże cenne uwagi. No to dobra, idziemy tam, zobaczymy, co tam jest. Państwo, których spotkałem, powiedzieli, że jest to kwatera siedmiu grobów i rzeczywiście jest ich tutaj kilka. Tak samo jak przy grobie studentów, przy pomniku studentów jest ławeczka. No dobra, obejdźmy to dookoła w milczeniu.
Widzę, że na tych krzyżach są umieszczone czasami jakieś nazwiska, bo oczywiście to nie jest tak, że nikogo nie udało się zidentyfikować. Chodzi o to, że na liczbę ludzi, którzy zostali tutaj zamordowani, udało się zidentyfikować bardzo niewielką ich ilość, niewielką liczbę ludzi, a większość jest po prostu nieznana. To znaczy, nie wiadomo, kto leży. Nawet jeżeli znaleziono jakieś szczątki, to i tak nie wiadomo, kto to był. Tam przy krzyżu było zdjęcie z nazwiskiem i zdjęciem człowieka. O, tutaj proszę bardzo. Tutaj na tablicy są widoczne nazwiska kilku osób, których udało się zidentyfikować. Natomiast tak jak wyczytałem na tablicy, zabito tutaj między 5 a kilkanaście tysięcy osób, więc rzeczywiście znikomą ilość udało się rozpoznać. Ok, w takim razie drugie miejsce pamięci zostało odnalezione i zwiedzone. Teraz czas na trzecie miejsce, kwaterę duchownych. I jak wynika z mapki, którą sfotografowałem sobie na szczęście na skraju lasu, bo tutaj nie ma żadnej tablicy na ten temat, wygląda na to, że po prostu trzeba jechać dalej tą drogą, którą tutaj przyjechałem. Tak jakby jechałem, natrafiłem na kwaterę siedmiu grobów i jadę dalej w poszukiwaniu tej kwatery duchownych, czy mogiły duchownych. Mam nadzieję, że tym razem obejdzie się bez zagubienia się w lesie. Ok, jesteśmy przy trzecim miejscu pamięci, tak zwanej mogile duchownych, zdaje się. Jest przy głównej drodze, takiej w sumie leśnej, ale jednak głównej. No, zobaczmy, jak to wygląda. To jest po prostu taki pojedynczy grób. Tak jak tam było 7 takich, tak tu jest po prostu jeden. A tutaj mamy główną drogę, która wiedzie już, zdaje się, prosto do Zakrzewa. Spacerowicze, etc. I tutaj przy drodze, na szczęście, już normalna tablica informacyjna, która wyjaśnia, co i jak. No a my w takim razie jedziemy do ostatniego punktu, do tak zwanego miejsca nieznanego. Prawdopodobnie tamtą drogą. Dobra, jednak postanowiłem nie zgłębiać ostatniego miejsca pamięci, tak zwanego miejsca nieznanego, ponieważ już sama nazwa wskazuje na to, że może być trochę ciężko je znaleźć. Po prostu wracam przez Zakrzewo już do miejsca, w którym zacząłem dzisiejszą trasę. Ale trzy punkty zaliczone, trzy punkty zwiedzone. Na pewno trasa, no zajęło mi to jak na razie nieco ponad 10 km, z czego no muszę jeszcze wrócić. Myślę, że całość zajmie jakieś 20 km. No a ja właśnie dojeżdżam już do Zakrzewa i z Zakrzewa będziemy się, że tak powiem, zastanawiać, gdzie jechać, czy przez Lusówko, czy przez Lusowo, czy będziemy przez las w Otowie jechać. To się jeszcze zobaczy, a tymczasem Zakrzewo. Ponieważ jak się okazało, trochę goni mnie czas, jednak to postanowiłem po prostu wrócić tą samą trasą, którą tu zwykle przyjeżdżam.
Czyli będę znowu mijał te linie, no oczywiście nie wracam się wokół tych wszystkich miejsc pamięci, ale na pewno będę mijał tą kwaterę studenta, tak zwaną kwaterę studentów i później przez Sierosław dotrę do Lusówka ścieżką rowerową. A na razie muszę troszeczkę przyspieszyć, bo mamy już godzinę, jaką mamy, a ja jednak mam jakieś tam zobowiązania mam. Chociażby wobec rodziny, więc trzeba się spieszyć. I na zakończenie jeszcze dwa Black Hawki lecące sobie po niebie. No dobra, czas kończyć naszą krótką wycieczkę po zakrzewskich lasach i po miejscach pamięci. Ja, tak jak powiedziałem, cofnąłem się do Pokrzywnicy przez Sierosław. I oto na tej super fajnej, nowej, asfaltowej ścieżce rowerowej z Sierosławia do Lusówka kończę dzisiejszą wycieczkę. Przede mną tam te zabudowania to już Lusówko. Całość zajęła mi jakieś 17-18 km. Zanim dojadę do domu pewnie dobiję do 19-20. Bardzo miło się jechało. Mam nadzieję, że zainspirowałem Was do tej wycieczki, można powiedzieć, ku pamięci. Temat może niezbyt lekki, ale tak jak mówię, nie zawsze lekkie tematy można poruszać, a przy okazji można się kawałek przejechać w pięknych okolicznościach przyrody. No to tymczasem do zobaczenia, na razie.